Szanowni Państwo, bardzo mi miło przedstawić Państwu naszego gościa, naszych gości z Mołdawii, z Republiki Mołdawii, którzy przyjechali na kolejne, już 9. Zgromadzenie Międzyparlamentarne Polsko-Mołdawskie. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Stimați domni, stimate doamne, îmi face o mare plăcere să prezint oaspetele, oaspeții noștri din Republica Moldova, care au venit pentru următoarea a noua, de data aceasta, adunare interparlamentară. Vă rog, domnule președinte. Domnule mareșal, vă mulțumesc, stimată audiență. Mă bucur să mă aflu din nou în Varșovia, împreună cu colegii deputați din Parlamentul Republicii Moldova, pentru a continua dialogul bilateral foarte productiv dintre parlamentele noastre, în special în contextul în care Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat și își dorește ca împreună cu țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv cu sprijinul Poloniei, să procedem la negocierea aderării Republicii Moldova în Marea Familie Europeană. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę wraz z delegacją z Republiki Mołdawii i moimi kolegami posłami po raz kolejny gościć w Warszawie po to, aby kontynuować dialog międzyparlamentarny, który okazał się bardzo produktywny w kontekście uzyskania przez Republikę Mołdawii niedawno statusu kraju kandydującego i mam nadzieję, że przy wsparciu krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym przy wsparciu Polski, uda nam się dołączyć do wielkiej rodziny europejskiej. Vreau să mulțumesc cu această ocazie omologului meu, domnului Mareșan Terlețchi, pentru sprijinul constant și interesul față de parcursul european al Republicii Moldova, în special în aceste momente complicate prin care trece țara noastră, în contextul agresiunii barbare a Federației Ruse împotriva unui stat vecin nou, împotriva unui stat prieten, cum este Ucraina. Chciałbym również podziękować mojemu odpowiednikowi, panu marszałkowi Terleckiemu, za zainteresowanie i stałe wsparcie udzielane nam w tych bardzo złożonych czasach w kontekście barbarzyńskiej agresji Federacji Rosyjskiej na kraj przyjazny naszych przyjaciół Ukrainę. Historia Polonii și istoria Republicii Moldova și a regiunii noastre în general ne-a învățat o lecție dură, o lecție grea, pe care nu ne-am fi dorit să fie repetată. Dar uite că astăzi vedem la televizor în știri ceea ce am văzut noi astăzi în cadrul vizitării Muzeului Insurecției din Varșovia. Ne-am fi dorit ca aceste orori să rămână în trecut. Dar cu mare regret le trăim astăzi zi de zi în inima Europei. Historia Polski, jak również historia Mołdawii, historia naszego regionu już odrobiła trudną lekcję wojen i mieliśmy nadzieję, że one się już nie powtórzą. Natomiast dziś w telewizji widzimy w wiadomościach takie obrazy, co do których myśleliśmy, że one się już nie powtórzą. Dokładnie takie same, które widzieliśmy dzisiaj rano w Muzeum Powstania Warszawskiego. I pomimo, że mieliśmy nadzieję, że ten horror pozostał już w przeszłości, widzimy, że codziennie ma miejsce w sercu Europy. Vreau să mulțumesc Parlamentului Poloniei în persoana Mareșalului Terlețchi, Guvernului, Președinției și poporului polonez pentru sprijinul pe care îl acordă Ucrainei, pentru că acest sprijin este și pentru Republica Moldova.
Chciałbym podziękować Parlamentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu marszałkowi Terleckiemu, rządowi polskiemu, prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i całemu społeczeństwu za wsparcie udzielone Ukrainie, ponieważ to wsparcie stanowi równocześnie wsparcie dla Republiki Mołdawii. În virtutea parteneriatului pe care îl avem, contăm în continuare pe sprijinul Republicii Polonia pentru procesul de integrare atât de important în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, pentru a întoarce pagina și pentru a nu mai privi înapoi spre trecutul nostru atât de complicat și să ne concentrăm împreună spre un viitor comun în marea familie europeană. Mulțumesc! Mając na względzie nasze partnerstwo, chciałbym powiedzieć, że nadal liczymy na wsparcie w tym złożonym procesie integracji Republiki Mołdawii do Unii Europejskiej. Chcielibyśmy nareszcie odwrócić kartę historii i już nie spoglądać w naszą trudną przeszłość, lecz dołączyć do wielkiej rodziny europejskiej. Panie Przewodniczący, chciałbym powiedzieć Panie Marszałku, bo my używamy takiego tytułu, Pan jest wiceprzewodniczącym Parlamentu Mołdawii. Omawialiśmy trzy zasadnicze tematy na dzisiejszym spotkaniu. Mówiliśmy przede wszystkim o bezpieczeństwie Mołdawii, bezpieczeństwie Polski w kontekście tej wojny, która się toczy za naszymi granicami. Mówiliśmy też o współpracy bilateralnej, o współpracy między naszymi krajami, współpracy gospodarczej, różnych formach pomocy, której udzielamy, ale także o różnych formach rozmaitych korzyści, które z tej pomocy uzyskujemy. No i wreszcie mówiliśmy o temacie, który teraz jest pewnie jednym z najważniejszych w Mołdawii, to znaczy o jej Mołdawii, kandydowaniu do Unii Europejskiej. Przedstawiliśmy tutaj nasze propozycje wsparcia w tym procesie. Zapewnialiśmy, że jesteśmy bardzo stanowczo za jak najszybszym dołączeniem Mołdawii do Unii Europejskiej, a mówiliśmy także, i to ja mówiłem, o rozmaitych trudnościach i niebezpieczeństwach, które czają się w tym procesie negocjacyjnym i na które trzeba zwracać uwagę dziś, gdy Unia Europejska nie jest gotowa, aby przestrzegać w pełni traktatów, które stanowią jej podstawę. Stimate domnule președinte, domnule mareșal, așa am spune aici în Polonia, deoarece dumneavoastră sunteți vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova. Astăzi am abordat trei subiecte. Primul legat de securitatea Republicii Moldova, securitatea Poloniei în contextul războiului. Am abordat subiectul legat de colaborarea bilaterală, cea economică. Am vorbit despre mai multe forme de sprijin în mai multe forme. De asemenea, am abordat unul dintre cele mai importante subiecte pentru Republica Moldova, adică statutul acestei țări de candidat la Uniunea Europeană. Eu am prezentat anumite propuneri legate de sprijinul Poloniei în acest proces. Suntem pentru aderarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și am vorbit și eu despre anumite dificultăți și amenințări în procesul de negocieri, mai ales în momentul de astăzi, când Uniunea Europeană nu este gata să respecte anumite prevederi ale tratatelor sale. Nasze narody wiele łączy. Wspólnie przez lata, przez dekady doświadczaliśmy sowieckiej dominacji i w związku z tym jesteśmy szczególnie przywiązani do naszej wolności i suwerenności. Jesteśmy też przywiązani do naszej tradycji, do naszych doświadczeń historycznych, do fundamentu
naszej cywilizacji zrodzonej z chrześcijaństwa. Jesteśmy jednym słowem podobni i bardzo nam zależy, nam w Polsce, ale myślę, że naszym przyjaciołom z Mołdawii także, aby wzajemne, przyjazne relacje utrzymać i żeby te doświadczenia współpracy i wzajemnej pomocy jeszcze intensyfikować tak długo, aż będziemy mogli razem cieszyć się z przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Poporele noastre leagă foarte multe elemente. Am experimentat mulți ani de dominanța sovietică. Suntem de aceea legați de libertate, suveranitate, tradițiile noastre, experiența istorică și fundamentul civilizației noastre care se naște din creștinism. Așadar, suntem asemănători în multe aspecte și ținem foarte mult noi în Polonia, cred că și dumneavoastră în Republica Moldova, să menținem relații de prietenie și să menținem această experiență de asistență, poate să o intensificăm, pentru ca să putem să ne bucurăm împreună de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy są jakieś pytania do pana przewodniczącego, bo rozumiem, że do mnie będą polityczne, więc nie ma sensu ich teraz zadawać, ale czy pan przewodniczący, może ktoś z państwa chce zadać pytanie? Jeżeli nie, to dziękujemy bardzo. Dziękuję.